Katarzyna Bosacka przez lata była ikoną stabilnego, szczęśliwego małżeństwa. Jej związek z Marcinem Bosackim zdawał się być wzorcem dla wielu, zwłaszcza w kontekście ich czworga dzieci. Jednak jak się okazało, nawet najbardziej idylliczne historie miłosne mogą doznać poważnych wstrząsów. Odkrycie, że jej mąż, znany polityk, zaangażował się w romans z młodszą kobietą, było dla Bosackiej wielkim ciosem. Szok i ból były tym większe, gdy Marcin Bosacki zdecydował się opuścić rodzinę dla nowej miłości. Wydarzenie to miało ogromny wpływ na psychikę Katarzyny. Jak sama wyznała, w ciągu 3 miesięcy straciła 15 kg z powodu stresu i braku apetytu. Jakkolwiek dramatyczna była ta sytuacja, Bosacka postanowiła walczyć o siebie i swoje dzieci. W programie Dzień Dobry TVN Katarzyna wyraziła wdzięczność za wsparcie, jakie otrzymała od wielu ludzi. Pomimo tego, co przeszła, czuła, że nie jest sama. Ludzie na ulicy, przyjaciele z różnych okresów jej życia, wszyscy stali obok niej, oferując wsparcie i solidarność. To wsparcie okazało się nieocenione, zwłaszcza gdy musiała stawić czoła reakcji swoich dzieci na romans ich ojca. Najbardziej dotknięty całą sytuacją był najmłodszy syn Katarzyny, co tylko potęgowało jej ból. Przypadek Katarzyny Bosackiej pokazuje, jak ważne jest wsparcie w trudnych chwilach. Nawet w obliczu wielkiego osobistego kryzysu, z odpowiednim wsparciem można przetrwać i znaleźć siłę, by iść dalej. Największy problem był z Frankiem. On ma 10 lat i nie do końca sobie zdawał sprawę z tego, co się stało. Jakoś udało mi się wytłumaczyć mu i teraz myślę, że po tych 3 miesiącach jest już dużo lepiej. Układamy sobie to życie na nowo. Rzeczywiście każde dziecko jest inne. Ja też zawsze się śmieję, jak ktoś mówi, my mamy jedynaka i tak jesteśmy skoncentrowani na tym jedynaku, a u ciebie jedno przy drugim się wychowa. To nie jest prawda, przekazała Bosacka. Na koniec Bosacka dodała, że nie zamyka się na nową miłość. Nie zamierza też się mścić na mężu, bo szkoda jej życia. Pamiętajmy, że wszystkie te złe emocje, które w sobie kumulujemy, ta nienawiść, to narzekanie, chęć odwetu, to wszystko zatruwa nas. Ja myślę, że nie ma co nienawidzić, mieć w sobie takiej chęci zemsty. Wyrzucam z siebie te złe emocje, które też we mnie są. Powiedzmy sobie szczerze, one są. Ale staram się o nich nie myśleć, podsumowała. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.